Witam Was serdecznie w przepisie na bardzo proste i zdrowe placki bananowe, które składają się tylko z bananów i jajek, a jako bonus dodaję jeszcze sos śliwkowy. Zaczynamy od sosu, ponieważ robi się on najdłużej. Ja po prostu kroję śliwki w małe kawałki, mam tutaj około pół kilo śliwek. Dodaję erytrol do smaku, troszeczkę wody, żeby to wszystko rozrzedzić i gotuję, aż się zagęści na tyle, że będzie mi się podobała jego konsystencja. Natomiast jeżeli chodzi o placki, przygotowujemy je z bananów i jajek w stosunku 1 do 2. U mnie akurat są to dwa banany, które najpierw blenduję na gładką masę i później dodaję do nich 4 jajka. I takie placki smażymy na suchej, ale mocno rozgrzanej patelni, dosłownie po jakieś 30-40 sekund z jednej strony, a następnie serwujemy z sosem. I to wszystko, przepis jest naprawdę bardzo prosty, więc mam nadzieję, że go wypróbujecie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!